O czym mówi ciało, gdy choruje? Czyli numeroterapia w problemach zdrowotnych. Zapraszam na materiał. Dzień dobry. Wszyscy myślę, że wiedzą, że ciało i dusza są ze sobą połączone, że problemy z ciałem to po prostu to, o czym nas informuje dusza. I żeby uzdrowić duszę, czasem trzeba uzdrowić najpierw ciało. Jak to jest, że chorujemy? Zainspirowałam się kiedyś takim odczytem z kronik Akaszy, ponieważ miałam przyjemność czytać dla dziewczyny, która otwierała biznes, w którym miała zajmować się naturalnymi, holistycznymi oczywiście metodami leczenia, czyli takie ziołolecznictwo, ona tam skończyła jeszcze naturopatię i tak dalej, i tak dalej. No i pytała mistrzów, co ma zrobić. I mistrzowie jej podali wtedy takie hasło, które udało mi się zapamiętać, bo zazwyczaj tych odczytów nie pamiętam. Udało mi się zapamiętać, choroba to nic złego, choroba to informacja. I co to tak naprawdę oznacza? Tak naprawdę to oznacza, że jeżeli w naszej podświadomości jest jakaś trudna sytuacja, jest jakiś wzorzec, który się nam pojawia, a my go próbujemy ścierać. I działamy taką metodą walca. Działamy taką siłą na siebie, zabraniamy sobie, na przykład zabraniamy sobie już czegoś się bać, bo taki mamy pomysł na siebie, że zabraniamy się czegoś bać. Albo wypieramy jakąś emocję, albo dzieją się takie procesy, w których my sobie na coś nie pozwalamy, no bo coś. Bo już jesteśmy tak bardzo oświeceni na przykład, albo już tyle zrobiliśmy ze sobą, że już nie powinniśmy się bać. No więc postanawiamy się nie bać. No i super jest oczywiście, jak to komuś wychodzi, ale może być też taka sytuacja, że my po prostu nauczyliśmy się wypierać emocje. Emocja, jak już zaistnieje, to powinna zostać uwolniona. Natomiast oczywiście ta trudna emocja. Jeżeli natomiast jest taka sytuacja, że my sobie już na to nie pozwalamy z różnych powodów, albo jesteśmy na początku naszej drogi i sobie nie pozwalamy, bo nie umiemy nazwać tych emocji, nie wiemy tak naprawdę, co nam się stało, no to może przyjść z pomocą może przyjść nasze ciało, które nam pokaże, co mamy do przerobienia. I na przykład, nie wiem czy wiecie, ale jest taka cudowna postać, już opuściła ten wymiar, ale nazywała się Louisa Hay, która napisała taką książkę Możesz uzdrowić swoje życie. I tam na końcu tej książki jest taka tabela, gdzie jest objaw w ciele i objaw psychosomatyczny. Czyli dlaczego, z jakiego powodu emocjonalnego nasze ciało tak zareagowało. No i Louisa Hay pisze, że na przykład jeśli boli Cię dolna część kręgosłupa, czyli lędźwia, to prawdopodobnie masz lęki o finanse. Jeżeli bolą Cię plecy na tej środkowej części kręgosłupa, to prawdopodobnie czujesz, że nie masz wsparcia. Jeżeli regularnie chorujesz na zatoki, to znaczy, że w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto Cię irytuje, i tak dalej, i tak dalej. I o co w tym chodzi? Że na przykład jest taka sytuacja w związku, czepmy się tych zatok, może być taka sytuacja w związku, że partnerzy nad sobą pracują, starają się, żeby im było dobrze, żeby ten świat jakoś sobie wspólnie zbudować, chodzą sobie na terapię albo robią jakieś inne rzeczy i w pewnym momencie jedno z nich zaczyna chorować na zatoki. Najpierw to jest taki poziom pierwszy zatok, jeżeli miałeś kiedykolwiek chore zatoki, to wiesz, że to jest taki ból, że Cię boli jak myślisz,
No i to jest według Louise Hay i według mnie również, to jest objaw ciała na to, że denerwujesz się najprawdopodobniej na tego partnera, z którym chcesz być, jesteś blisko, nie pozwalasz sobie już na to, żeby mu zwracać uwagę, żeby coś powiedzieć, wypierasz. Tak, 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 no nie, no my tutaj cudownie spijamy sobie z dzióbków, a w środku aż się gotujesz. I istnieje taka rzecz, która cię po prostu frustruje, której nie wypowiadasz, no bo sobie wymyśliłeś, że będzie teraz już cudownie i idzie w zatoki. I mówię ci to, ponieważ jak byłam w moim pierwszym małżeństwie, to byłam specjalistką od chorych zatok. Ja potrafiłam mieć 7 razy zapalenie zatok w ciągu zimy. Oczywiście wtedy jeszcze nie byłam taka świadoma siebie. Myślałam, że to przez to, że jeździłam na basen i wychodziłam z niedosuszoną głową, albo po prostu już mi raz się zapchały zatoki, więc one tak będą. Otóż, moi drodzy, nie. Ponieważ teraz, jak jestem w nowym życiu, z nowym partnerem, I robię nowe rzeczy i przede wszystkim nie pozwalam sobie, bo postawiłam różnego rodzaju granice i od razu mówię o tym, co mi się nie podoba, to nie mam zapalenia zatok. Nie mam. To się już bardzo rzadko zdarza. Mam jeszcze oczywiście relację z córką, która też jest bardzo ciekawa i tam też czasem mogą być zatoki, ale jakby po wielu latach pracy ze sobą i tego też uczę wszystkich moich numeroterapeutów, a oni dalej uczą Was na Waszych sesjach, że za taką chorobą jest informacja. I doświadczony numeroterapeuta, jak przyjdziecie do niego na sesję i powiecie mu, mam zapalenie zatok, to zada Wam pierwsze pytanie, kto Cię zirytował i kto Cię sfrustrował? Albo co u Twojego męża, albo co u Twojego syna, albo co u Twojej mamy, albo co u Twojej szefowej? Zapyta o osobę, z którą wie, że jesteś blisko. Bo tam prawdopodobnie jest problem. Wszystkie rzeczy związane z nogami warto interpretować, gdzie nie mogę zrobić kroku do przodu, gdzie się blokuję, gdzie już jest ten moment, że ciało by chciało pójść, a ja je blokuję. Ja tak tylko mówię Wam tutaj hasłami, bo oczywiście wiecie, że całe ciało jest piękną mapą, jest przepiękną informacją dla nas. Następna bardzo ciekawa choroba to jest choroba jelit. Co druga, co trzecia osoba, która do nas przychodzi do Instytutu Numeroterapii, okazuje się, że ma problem z jelitami. Wiem, że wszyscy już mówią o tym, że jelita to jest drugi mózg, ale co to oznacza emocjonalnie? Jeżeli masz problem z jelitami, to oznacza, że jest coś w tobie, co już wiesz, że powinieneś odpuścić, a trzymasz. Kiedyś przyszła do mnie przepiękna istota, popracowałyśmy nad jej dzieciństwem. Ona zrobiła sobie taki kurs, który jest u mnie na platformie, przepracuj swoje dzieciństwo i nagle w trakcie robienia tego kursu miałyśmy spotkanie i ona mówi mi, słuchaj, ja od 3 dni mam problem z jelitami, nie byłam w toalecie. No i co się okazało, że dlaczego ona nie była w toalecie? Dlatego, że robiąc ten kurs stanęła przed najtrudniejszą dla siebie rzeczą. Tak jej się wtedy wydawało, mianowicie już miała wszystko, wszystko poprzerabiane, wszystko poukładane, wszystko rozpisane, tak jak w tym kursie ona to zrobiła, że tak powiem, jak Pan Bóg przykazał i nie poszła w wybaczanie. A, bo nie miała czasu, a, bo sobie to zostawi, albo jeszcze chciała mnie o coś dopytać. No i tu jest problem, ponieważ już wszystko się poruszyło, chciało zostać uwolnione, a my mówimy, nie, jednak nie. Jednak to jeszcze potrzymam sobie, jeszcze tak jeszcze trochę nie będę wybaczać, jeszcze trochę to potrzymam. I wtedy właśnie, akurat tak było w jej przypadku, i wtedy właśnie blokują nam się na przykład jelita. Dlaczego ja się zaczęłam tym interesować? Dlatego, że jak wszyscy wiecie, mam karmę ciała, co powoduje różne ciekawe sytuacje w moim życiu, ale ja nie mogłam schudnąć. Przez wiele lat nie mogłam zrozumieć, dlaczego moje ciało nie reaguje na dietę, albo reaguje i tylko na chwilę. I opracowałam całą metodę dobierania się do tego, co w naszej podświadomości powoduje to,
że nasz organizm zamiast chudnąć coraz bardziej tyje, że tyjemy prawie że z powietrza, że właściwie to ludzie do mnie przychodzą i mówią: słuchaj, ja już byłam na wszystkich możliwych dietach, chodzę na siłownię 3 razy w tygodniu i piję niedobre koktajle ze szpinakiem i dalej nie chudnę. Ta dieta działa na wszystkich, ale nie dla mnie. Od razu Ci powiem, że ja też tak mam, że na mnie diety nie działają, że ja jak mam przytyć, to przytyję z powietrza i ja wiem, dlaczego tak jest. Ponieważ jest kilka powodów, dla których po pierwsze blokujemy przemianę materii, a po drugie organizm odłoży tłuszcz z tego, co ma. Nawet jak nie ma, to skądś tam wymyśli. Jakby to, jak sobie wejdziecie głębiej w dietetykę i w to, co organizm potrafi zrobić, to się zdziwicie, bo ja na pewnym etapie edukowania siebie właśnie w tej dziedzinie odpuściłam, bo stwierdziłam, że nasz organizm jest w stanie zrobić wszystko, co uzna za słuszne. I pytanie jest takie, z jakiego powodu nasza podświadomość uznaje, że lepiej będzie, jak nie schudniemy. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale takie pytanie właściwie, tylko że nie wprost, bo tak wprost to mało osób zna odpowiedź, to trzeba dojść do tego przez konkretny zestaw pytań, pracę na planszach i to w numeroterapii też robimy. Jeśli jesteś zainteresowany tym, co mówi Tobie Twoje ciało według numeroterapii, bo oczywiście mówi też o tym medycyna germańska, mówi o tym totalna biologia, ja jednak jestem fanką tego, co mówiła Louisa Hay i będę tego się konsekwentnie trzymać, bo uważam, że to działa, że to jest po pierwsze proste, po drugie działa, a po trzecie ja też pracuję nad tym, być może nawet niedługo powstanie kolejna książka mówiąca o tym, jak uzdrawiać się samemu przez odpowiednie afirmacje. I już teraz mogę Ci podać jedną z nich, takie nasze ostatnie doświadczenia, ponieważ tej książki nie będę pisała sama, tylko będę pisała z koleżanką fizjoterapeutką. Mamy taki pomysł i na przykład już mamy pierwszy takie doświadczenie, że jeżeli masz spuchnięte ciało, to według ciała należy pobudzić krążenie. I afirmacja dla Ciebie: pozwalam, by energia, na przykład pieniądza, krążyła. Pozwalam sobie krążyć, pozwalam energii krążyć, pozwalam, by wszystko wokół mnie mogło w zdrowiu krążyć. I w tym zauważamy, że krążenie jest gwarancją w ogóle życia. Jeśli my chcemy coś zatrzymać na siłę, nie chcemy się pogodzić z przemijalnością, nie chcemy się pogodzić z tym, że niektóre rzeczy odejdą. Jak bardzo byśmy ich nie trzymali, to one i tak odejdą, bo po prostu tak jest. I jeżeli my sobie na to nie będziemy pozwalać, to będziemy zatrzymywać przemianę materii. Między innymi dlatego. I możemy puchnąć. Louisa Hay pisze, że puchnięcie to jest, że masz takie nawracające, trudne myśli, że żyjesz jakąś myślą trudną cały czas i ona tak funkcjonuje w Twojej głowie, że aż od tego puchniesz. Mówimy czasem: głowa mi spuchła, a tu puchnie całe ciało. Więc żeby ciało nie puchło, albo jak już spuchnie, to żeby się odblokowało, pozwalam krążyć, krążę w bezpieczeństwie, krążenie jest bezpieczne. No i oczywiście tutaj dokładasz to, gdzie czujesz, że trzymasz. Na przykład jak czujesz, że wydałeś za dużo pieniędzy i chciałbyś się jeszcze zatrzymać, ale ono już wydane, no to pozwalam krążyć energii pieniądza. Bo my oczywiście wydajemy te pieniądze, a później one do nas wracają, bo tak jest skonstruowany ten świat. Jeżeli uważasz, że materiał jest wartościowy, to pozwalaj mu krążyć. Zachęcam do subskrybowania, zachęcam do odwiedzania strony Instytutu Numeroterapii. Jeśli chcesz zostać numeroterapeutą, znajdziesz tam informacje. Jeśli jesteś zainteresowany indywidualną numeroterapią dla Ciebie, tam również będziesz wiedział, co z tym zrobić i do kogo z nas możesz się udać. Jeśli chcesz, to procedura jest taka, że ja zapraszam do siebie na pierwszą konsultację, a później kieruję Cię do wybranej numeroterapeutki, która już w konsultacji oczywiście ze mną poprowadzi Ci cały proces terapii. Pozdrawiam czule. Do zobaczenia. Ściskam mocno.